najlepszy sposób starzenia opóźnimy, kiedy zmniejszymy proces zapalny w naszym organizmie, ponieważ, jak dobrze wiecie, proces zapalny niszczy kolagen, a włókna kolagenowe są odpowiedzialne za jędrność skóry, za jędrność ciała, za naszą siłę, ponieważ również włókna kolagenowe budują ścięgna, które warunkują prawidłową pracę tkanki mięśniowej. Odpowiednie żywienie ogólnie, tak? Tutaj nie będę się skupiała na samym kolagenie, jeśli chodzi o generowanie siły, tak? Natomiast na pewno, jeśli chodzi o temat zmniejszania procesu, spowalniania procesu starzenia się, na pewno wygaszanie stanu zapalnego i zmniejszanie stanu zapalnego będzie miało tutaj ogromne znaczenie w tym, jak szybko będzie postępował proces starzenia. Więc jeżeli ktoś w wieku 40 lat na 40 lat nie wygląda, to możemy w bardzo łatwy sposób wywnioskować, że w prawidłowy sposób się odżywia i reakcje zapalne w jego organizmie są w mniejszym stopniu widoczne. Więc tak naprawdę sposób naszego żywienia będzie weryfikowany nie w wieku, kiedy my mamy 20 lat, 25 lat, 30 lat, tylko tak naprawdę to, czy my prawidłowo się odżywiamy w życiu, będzie widoczne, kiedy mamy 40, kiedy mamy 50, kiedy mamy 60, bo wówczas... Wówczas będzie widoczne, z jaką prędkością zaniknęły w naszym organizmie, bądź zostały zniszczone włókna kolagenowe, które utrzymują całą strukturę naszego ciała i, że tak powiem, nasze ciało jest jędrne, sprawne i młode dzięki właśnie tym strukturom białkowym. Pytaliście się mnie o spożywane tłuszcze, o spożywanie tłuszczów zwierzęcych i o dietę wysokotłuszczową. Najprostsza rzecz, jaką mogę w tym temacie powiedzieć, tłuszcze nie odpowiadają za proces zapalny. Chyba że tłuszcze trans, tak? Tłuszcze utlenione, tłuszcze smażalnicze, odgrzewane kilkukrotnie, tak? Wówczas tworzą się tłuszcze trans, albo w momencie, kiedy tłuszcze nienasycone będziemy podgrzewać zbyt długo, albo nasycone. No, nasycone są bardzo odporne na temperaturę i mają bardzo wysoką temperaturę dymienia, więc tutaj się bym raczej nie przejmowała. Substancjami, które generują proces zapalny w naszym organizmie, są węglowodany. I dlatego, jak już we wcześniejszych swoich filmach mówiłam, ja jak najbardziej węglowodany unikam, węglowodanów, i węglowodanów nie polecam. One są dobrym źródłem tylko i wyłącznie energii w momencie, kiedy my wykorzystamy tę energię, i jeżeli one będą substratem energetycznym dla nas, wówczas wszystko fajnie. Jeżeli nasz organizm w szybkim czasie je zmetabolizuje, w szybkim czasie uzupełni glikogen z nich pochodzący, w szybkim czasie one zostaną zutylizowane, że tak się wyrażę, wówczas nie ma żadnego problemu z ich spożywaniem. Natomiast kiedy jemy je w nadmiarze, wzrasta w naszym organizmie stopień procesu zapalnego, a proces zapalny, tak jak przed chwilą mówiłam, wpływa na nasze starzenie się, więc no, nie chcę powiedzieć kolokwialnie, że się szybko zepsujemy i się szybko pomarszczymy, ale na pewno te procesy nastąpią prędzej niż u osoby, która odżywia się w sposób nie tyle zbilansowany, co mądry i świadomo wybiera produkty żywnościowe.